Przed nami KSW 14. O tych pytaniach, o tych tajemnicach opowiedzą właściciele Federacji KSW Maciej Kawulski i Marcin Lewandowski. Witamy bardzo serdecznie. Spotykamy się 18 września w Łodzi, po raz pierwszy w Łodzi. Bilety w sprzedaży są już od kilkudziesięciu godzin. Myślę, że pora opowiedzieć więcej o tym, co nas czeka we wrześniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, króciutko dotyczących informacji, parę dotyczących KSW 14. Dla nas wyjątkowa gala. Po raz drugi, ale po raz pierwszy z KSW, ponieważ chciałbym Państwu przypomnieć pierwszą. Robiliśmy już imprezę w hali Atlas Arena w Łodzi. Gołota Adamek, Polsat Boxing Night, to będzie nasza druga impreza. Drugie wydarzenie w tym miejscu. Największa publika, 14 tysięcy niecałych głów oglądających. No i patrząc na zeszłe wyniki oglądalności, ku przypomnieniu, 70% Polaków oglądało KSW 13. No, raczej już nie pobijemy tych wyników, ale jak zostaniemy na 70%, będziemy w 100% my zadowoleni. Co jeszcze? Chciałem przypomnieć o dacie, ponieważ różne były spekulacje dotyczące tam też miejsca i daty. 18 wrzesień, Atlas Arena, Łódź. Duża, największa tak naprawdę obecnie gala MMA w Europie, jeszcze nie na świecie, natomiast oglądalnością już pobijamy niektóre federacje światowe. O sportowym aspekcie mój wspólnik Maciej. Dzień dobry. Ja postaram się, ponieważ za chwilkę bardzo szczegółowo przedyskutujemy sobie każdą walkę. Będziecie mieli Państwo możliwość zadawania pytań zawodnikom, którzy będą walczyć. Ja zwrócę uwagę na takie akcenty gali, które gdzieś są przysłonione przez to, co przed chwilą w tym trailerze historycznym nazwane było powodem naszego sukcesu komercyjnego. Chciałem powiedzieć o dwóch walkach i o turnieju dwa słowa. Walka finałowa z zeszłej konfrontacji Błachowicz-Tabera. Bardzo ważna walka i tutaj polecam obserwowanie wszystkim Państwu, obserwowanie kariery Janka Błachowicza. To jest zawodnik, ja z przyjemnością patrzę, jak rodzą się gwiazdy, szczególnie w nowej dyscyplinie. Mam wrażenie, że 18 września narodzi się kolejna. I warto przyjrzeć się tej walce z bliska, ponieważ już za chwilę, już w tym momencie Jankiem interesuje się cały świat, a mam wrażenie, że za całym światem pójdzie, bo to zwykle tak bywa i cała Polska. Drugi pojedynek to pierwszy pojedynek wewnątrz, pomiędzy zawodnikami KSW Team. To będzie Krzysztof Kułak, Daniel Dowda. Bardzo, bardzo dobry, jeden z lepszych w Polsce i w Europie parterowców, Daniel Dowda versus doświadczenie ringowe. No i charakterystyka tego pojedynku jest taka, mówi się o tym, że to bratobójcza walka, rzeczywiście po raz pierwszy zestawiamy zawodników. W tej walce, w tym pojedynku, tak naprawdę przegrani bez względu na to, kto wygra, będziemy my jako federacja, ponieważ któryś z zawodników Federacji KSW przegra. No i to jest ciekawe, zdecydowaliśmy się na taki ruch. No i turniej, który był już raz w Dąbrowie Górniczej. Wracamy do niego, minus 70 kilo. Najbardziej dynamiczna, spektakularna kategoria wagowa. I poza tym, że zbierzemy śmietankę europejskiego i światowego MMA, zabraliśmy też śmietankę polskiego MMA. I myślę, że też warto się przyjrzeć, ponieważ 18 września ring wyjaśni, kto jest najlepszy w Polsce. I to jest też bardzo ważne pytanie, ponieważ wszyscy sobie zadają to pytanie w Polsce. Kto jest liderem tej kategorii na polskiej scenie MMA? Paweł. Daniel Dowda. A pytania Danielowi zadawał będzie pan Łukasz Łyczkowski z Lukr TV. Daniel, przed tobą walka z mistrzem KSW, jednak stawką nie będzie pas mistrzowski. Czy przeszkadza ci to i czy docelowo chciałbyś odebrać Krzyśkowi pas? Dzień dobry Państwu. Znaczy tak, jeżeli chodzi o sam pas, no w tym momencie w ogóle mi to nie przeszkadza. Uważam, że na pas przyjdzie czas. Najważniejsze jest samo zwycięstwo czeka. Przed swoją ostatnią walką miałeś przerwę spowodowaną kontuzją. Ej, czy już wszystko jest w porządku? Jak twoja forma i jak przygotowania do walki? Tak, przerwa była długa.
spowodowane nie tylko jedną kontuzją, ale splotem wielu różnych kontuzji. Miałem trochę pecha. Miałem jedną operację kolana, później zerwałem wiązadła w łokciu, następnie zerwałem wszystkie wiązadła w drugim kolanie, no i miałem kolejne dwie operacje kolana, także nie miałem akurat, to nie był szczęśliwy rok dla mnie, nawet więcej niż rok, bo to trwało półtorej roku. Na dzień dzisiejszy jestem w bardzo dobrej formie, jestem przekonany o tym, że mogę wygrać tą walkę, gdyby tak nie było, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. No i tyle w zasadzie. A jakie masz atuty, które mógłbyś przeciwstawić Krzyśkowi i jakie cechy zadecydują w twoim zwycięstwie? Przede wszystkim technika, szybkość, dynamika, gibkość. Jestem uważam lepszym zawodnikiem. Z całym szacunkiem oczywiście dla Krzyśka. Słyszałem, że walkę z Krzyśkiem Kłokiem traktujesz bardzo wyjątkowo, bardzo osobiście. Opowiedz trochę więcej o tym. Nie. Nie mam zamiaru o tym opowiadać. Jest to bardzo ważna walka dla mnie. I tyle, dziękuję. W swoich wywiadach mówisz, Krzysztof Kułak doskonale wie, co go czeka w ringu. Zdradź w takim razie nam, co go czeka w ringu. Znaczy tak, nie wypada używać wulgaryzmu, więc porządne lanie. Dziękuję bardzo, nie mam dziękuję pytań. Bardzo. Przed państwem, Krzysztof Kułak. Dobre. A pytania Krzyśkowi zadawał będzie Paweł Słodownik z IPLA TV. Krzysztof, na początek, tak żeby rozluźnić tę atmosferę po Danielu. Na ostatniej gali KSW 13 wjechałeś amfibią do katowickiego spotku. Czym wjedziesz, albo jak wejdziesz do Areny Łódź? Tego na razie jeszcze nie wie nikt. Myślę, że na pewno będzie to wejście godne walki z Danielem Dowdą. Poprzednia walka była z Brazylijczykiem, który wychodził w towarzystwie Brazylii. Także myślę, że teraz też damy radę zrobić dobry show. Ostatnio swoje walki toczysz głównie w stójce. Daniel przegrał ostatnią swoją walkę w grudniu z Zikiciem też w stójce. To jest element, w którym upatrujesz właśnie swoje przewagi? To znaczy, Zikic to jest całkowicie inny zawodnik niż ja. To jest zawodnik wywodzący się typowo ze stójki. Ja jestem zawodnikiem wywodzącym się z parteru. Staram się teraz nadrabiać techniki stójkowe. Myślę, że na pewno będzie dobra walka w stójce, ale nie będę też unikał walki w parterze. Żałuję, że nie będzie to walka w obronie pasa, który zdobyłeś na ostatniej gali? To znaczy nie żałuję, ponieważ myślę, że Daniel jest zawodnikiem mogącym mi odebrać pas i sądzę, że ten extra fight jakoś nie obiegnie Europę jakimś mocnym echem, ale w naszych sercach, moim i Daniela i w sercach fanów MMA w Polsce odbije się głębokim echem. Powiedzieliście kiedyś sobie z Danielem, że przyjdzie taki moment, kiedy spotkacie się w ringu i wyjaśnicie sobie pewne sytuacje. Zdradzisz nam jakieś szczegóły tego? Jest jakiś podtekst? To znaczy, spotkaliśmy się kiedyś z Danielem na wakacjach, rekreacyjnie troszeczkę posparowaliśmy. Wtedy nie można było, umówiliśmy się tylko na grappling. Potocznie Daniel wtedy poskładał mi jak kartkę papieru, no i ja poprosiłem go, żebyśmy kiedyś stoczyli naprawdę pojedynek MMA z uderzeniami, ze wszystkim. On powiedział, dobra, okej, okay, kiedyś na to przyjdzie pora. Później spotkaliśmy się jako znajomi w KSW Team i cieszę się, że dojdzie do tego pojedynku, ponieważ oboje jesteśmy pewni siebie, swoich umiejętności i chcemy stoczyć dobrą walkę. Ostatnie pytanie. W jednym z wywiadów Daniel Kocioła-Dowda powiedział, jest gotowy oddać życie w ringu, dlatego jest pewien, że wygra. Co ty na to? To znaczy, myślę, że każdy z nas jest na tyle pewien siebie, żeby oddać życie za zwycięstwo i na to liczę, bo ja jestem gotowy na to samo. Dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Kułak, drodzy